Ten, kto prawo stanowi, nie może go wykonywać, a ten, co wykonuje, nie sprawuje sądów. Rację miał pan Montesquieu, rozdzielając i porządkując, kto czym w państwie winien się zająć. Niech Sejm debatuje i dobre prawa stanowi. Niech rząd je wykonuje, a sąd surowy patrzy im na ręce. Powstaje czas, trójpodział władzy.